Mieliście Państwo okazję zobaczyć interpretację ruchowo-przestrzenną zespołu rytmiki w szkole drugiego stopnia do muzyki Witolda Lutosławskiego. Wystąpiły Eliza Gremlik, Antonina Kuchta, Aleksandra Wandzel, Eliza Brzuska, Oliwia Gaś, Klaudia Gronowska, Julia Romanowska i Hanna Werpachowska. Autorką pierwszej interpretacji jest Hanna Werpachowska, a drugiej Julia Romanowska. Nad całością czuwała pani Edyta Marciniak-Junga. Autorem prezentacji multimedialnych dzisiejszego wieczoru jest absolwent naszej szkoły Michał Dziadek oraz pan Piotr Gruchel. Za co? Pozwolę sobie teraz na taką odrobinę prywaty, ponieważ nazwisko mojej uroczej współprowadzącej ten koncert pojawiło się już kilkakrotnie, a wiem, że też potrafi grać na skrzypcach, potrafi grać na fortepianie, więc chyba można powiedzieć, że jest typowym uczniem naszej szkoły, czyli człowiekiem wielu talentów. Czeski wirtuoz wiolonczeli, Dawid Popper, komponując Rapsodię Węgierską, zaprosił nas podróż do tego kraju. Wykona ją dzisiaj Paweł Stoszek. Na wycieczkę z Pawłem wybierze się także pan Jakub Czekierda. Zapraszamy. Thank you.
Dominik Machała jest uczniem klasy saksofonu, jednak dzisiaj wystąpi w innej roli. Razem ze swoją nauczycielką, panią Małgorzatą Przybyłą, w duecie fortepianowym wykona utwór ze zbioru Jazz Parnas Manfreda Schmidta. Zapraszamy serdecznie. Ojczyzny hrabiego Drakuli. Do wysłuchania tańców rumuńskich Beli Bartoka zaproszą nas dwie panie. Patrycja Tyc, uczennica klasy skrzypiec i towarzysząca jej na fortepianie pani Magdalena Kupczak. Thank you.
biegnie i rzeczywiście zaczyna się zmierzchać. W utworze Twilight, Zmierzch, usłyszymy zespół fletowy w składzie Emilia Juroszek, Zofia Zając oraz Maja Rakowska. Przy fortepianie towarzyszyć będzie Michalina Żarnowiecka. Pozwólmy się więc porwać wieczornemu nastrojowi. Czas na noc. W klimat nocy przyniesie nas mistrz tego gatunku, Fryderyk Chopin. Usłyszymy nocturn S-dur, opus 10, numer 3, w wykonaniu Radosława Rudzickiego.
obiecaliśmy, że koncert, tak jak życie, będzie zaskakujący. Koncert jesienny, aura zimowa, a przed państwem Hanna Machała w sonacie wiosennej Ludwiga van Beethovena. Usłyszymy jej część pierwszą z towarzyszeniem pani Magdaleny Kupczak. Thank you.
Cyrk to kompozycja Małgorzaty Ryk. Anastazja Ożga zaprosi nas na przedstawienie cyrkowe, gdzie radość miesza się ze wzruszeniem, śmiech ze łzami. To wszystko usłyszymy w dźwiękach fletu i fortepianu, przy którym zasiądzie pani Małgorzata Przybyła. Zapraszam. Thank you.
W ten sposób dotarliśmy do finału tego ważnego w życiu naszej szkoły wydarzenia. Mieliście Państwo okazję usłyszeć uczniów różnych specjalności, sekcji działających w naszej szkole. Przedstawicieli różnych grup wiekowych, solistów i kameralistów. Muzyków znajdujących się na różnym etapie nauki, a łączy ich jedno – talent i pasja. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie praca nauczycieli i wsparcie rodziców, za które serdecznie dziękujemy. Każdy powie, że największą przyjemnością podczas nauki w szkole muzycznej jest możliwość wspólnego muzykowania. Dlatego teraz nagroda dla wszystkich. Dla tych, którzy grają i dla tych, którzy słuchają. Występ Orkiestry Smyczkowej Szkoły II stopnia. Dobra muzyka nie jest kanonem dwóch głosów. Muzyka to cała orkiestra i jest w niej miejsce także na ciemne, mroczne tony. Niekiedy to one decydują o jej wielkości, o tym, że muzykę przeżywa się i pamięta, i że się ją czuje. Każdy muzyk na pewnym etapie marzy o pracy z orkiestrą. To niezwykłe doświadczenie. Pod dyrekcją pani Małgorzaty Kaniowskiej usłyszymy trzyczęściową suitę Latin Set w aranżacji Petera Martina. Będą to kolejno Begin, Serenata, Chopinego. Przed Państwem Orkiestra Smyczkowa Szkoły Muzycznej II stopnia.
utworem pożegnali się z Państwem. Dyrekcja. Nauczyciele. Rada rodziców. Oraz wszyscy uczniowie tej szkoły. My także dziękujemy za ten wspólnie spędzony wieczór. Julia Romanowska. Piotr Góra. Do zobaczenia.